No witam. Skończam już hejtować hejterów. Bo nie jest, nie warto już po prostu. Skończyłem. Wystawiam tylko te dwa filmiki i już koniec. Bo już nie mam siły po prostu na takie zabawy. Po prostu zrobiłem to, co miałem zrobić, pokazałem. I koniec. A nie chcę, robią co chcą. Ja po prostu już zlewam na to wszystko. Nie mam czasu na takie pierdoły. Na hejtowanie kogoś bez sensu, albo hejterów. Niech sami hejtują siebie, nie mnie. A po drugie, mam inne plany, inne rozmowy niż hejtowanie kogoś bez sensu. Mam różne tematy. Na przykład fotka.pl. Kto ma fotka.pl? No widzicie, fotka.pl jest takim samym głównym jak YouTube przez takich ludzi. No ale to ja powiedziałem krótko na temat. Przestałem hejtować. Zakończyłem wojnę. Zrobiłem, co miałem zrobić. I koniec. A to, że oni będą odpowiadać na moje filmiki, to mam już gdzieś. Po prostu chcę się zainteresować poważnymi sprawami niż te hejtowanie kogoś bez sensu. A hejterzy niech sobie robią co chcą. Myślą, że ja będę się bał. Nie, po prostu już mam to gdzieś. Zrobiłem tylko dwa filmiki, bo akurat musiałem odpowiedzieć, bo wiadomo, jakbym nie odpowiedział, to by powiedzieli, że o, ten się poddał. Odpowiedziałem na dwa razy i koniec. Postaram się, może jutro, no postaram się jakoś Max Payne'a pokazać. Trójkę. Nie jedynkę, ani dwójkę, ale trójkę. Postaram się, jak będę miał czas, bo teraz ja zaraz spadam. Bo muszę pozałatwiać sprawy. A z drugiej strony po prostu dzięki was, jak to powiedzieć, mam jakiś szacunek. To, że zhejtowałem hejterów, to znaczy, że jakiś, czyli ja się nie poddaję, czyli idę do przodu, nie do tyłu, tylko do przodu, a hejterzy idą do tyłu, no stop. Nie wiem, to jest ich sprawa, nie moja. A jeszcze właśnie recenzję może dam. Może jeszcze dzisiaj, może jutro, nie wiem. Zobaczę, bo mam dużo produkcji typu filmików. Muszę to wszystko poprzerabiać, wszystko poustawiać. Zobaczę, co to będzie. Ale postaram się recenzję wam dać w sprawie tego nowego Need for Speeda. Co czekacie 1 listopada. Bo właśnie zaraz będę jechał. Będę testował sobie wersję testową. I wam powiem opinię, czy jest warta ta gra. Czy warto jest na nią czekać, czy nie. Czy lepiej sobie odpuścić serię tego Need for Speeda i poczekam na następne. Może lepsze będę, może gorsze, nie wiem. Macie jakieś tam pytania, czy coś? Piszcie sobie, ja pójdę poodpisuję i nie piszcie głupich komentarzy, bo to wy pokazujecie jakąś swoją głupotę niż ja. Ja jakaś nie pokazuję. Powiedziałem to, co powiedziałem i tyle. Pozdro dla was, dzięki za szacunek i koniec już hejtowania, zakończyłem. Pozdro, odpowiedziałem na to wszystko. Wy chyba to widzieliście, jak nie widzieliście, to sobie zobaczcie na moje filmiki, wszystkie od A do Z. Sami ocenicie to wszystko. I napiszcie, co na to temat macie do powiedzenia. Czy się nadaje do hejtowania, czy nie nadaje, czy lepiej zakończyć to wszystko, nagrywanie filmików różnych. Musicie odpowiedzieć sobie na to pytanie osobiście. Pozdro i dzięki za szacunek. Na razie.